W studiu kolejny gość, pan profesor Mariusz Zdrojka, Politechnika Warszawska. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, będziemy rozmawiać o miniaturyzacji, która jest chyba nieuchronnym procesem. Ja pamiętam pierwszy komputer, który na Politechnice Warszawskiej był zainstalowany, zajmował dwa pokoje. On jeszcze za moich czasów został zamieniony na taki, który zajmował już tylko jeden pokój. No ale wtedy programowało się w Fortranie, w Pascalu. Dzisiaj już się tego nie robi. Dzisiaj to już zupełnie inny świat. Tak, dokładnie. Te języki programowania to już teraz archaizmy i tylko pasjonaci się tym zajmują. Co do miniaturyzacji, jest ona nieunikniona. Potrzeby cywilizacji nas do tego zmuszają, żeby konstruować nowe urządzenia, szybsze, tańsze, bardziej funkcjonalne, więc po to naukowcy, przemysł pracuje nad tym, żeby stworzyć ku temu drogę. A droga do tego to przede wszystkim nowe materiały, które umożliwiają konstruowanie przede wszystkim elektroniki, która nam służy dzisiaj właściwie we wszystkich dziedzinach naszego życia. Ja trzymam w ręku telefon komórkowy. To tak naprawdę jest komputer. Dokładnie. I on ma, jego moc obliczeniowa no na pewno jest większa niż statku kosmicznego Apollo. Nie wiem, czy większa, no pewnie tak, od tego Riada, który kiedyś na Politechnice Warszawskiej był głównym komputerem. No, mamy do dyspozycji coraz potężniejsze narzędzia, które są coraz mniejsze. Tak, i chcemy, żeby one były coraz mniejsze, po to, żeby generować, odpowiadać na potrzeby cywilizacji, po to, żeby te urządzenia były bardziej funkcjonalne, dostarczały nowych rozwiązań. Ale co to znaczy bardziej funkcjonalne? Szybsze na przykład. Okej, ale czy na przykład sterowane myślą? Też. Też i to, tutaj to jest trochę inny zakres, prawda, technologii, jeśli mówimy. Bo to już się dzieje, Elon Musk dostał pozwolenie na to, żeby wszczepiać ludziom chipy i już to zrobił, tak, ale to na razie jest w formie jakiegoś, tak nazwijmy to, lekarstwa na przypadłości takie jak paraliż czy innego. To jest tylko początek typu, moim zdaniem. Tak, właśnie. Chciałbym zapytać, gdzie jest granica? Do czego my zmierzamy tak naprawdę? O, to jest świetne pytanie. Granica, jeśli chodzi o akurat o ten trend, myślę, że jest chyba dla nas dzisiaj niewyobrażalna. Idziemy w stronę, jeśli chodzi o technologie, o których jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy kompletnie pojęcia i traktowaliśmy je jako science fiction, więc to pytanie jest zawsze bardzo trudne, bo rozwój dzisiejszej technologii jest tak ogromnie szybki, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za 5 lat. Mhm. Czy faktycznie te wszczepione chipy rozwiną się na tyle, że będziemy mogli na przykład myślą kontrolować prowadzenie pojazdu, czy rozmawiać na czacie, nie dotykając klawiatury. To są dziś pomysły, które trochę budzą zdziwienie, ale niewykluczone, że za kilka lat one będą na porządku dziennym. Tak szybko zmienia się technologia. Pan wspomniał tutaj o dziale, o science fiction. To zawsze był jakiś impuls, nie wiem, jakiś pomysł, który potem prędzej czy później doczekiwał się realizacji. Tak. No, pamiętam, taki film był kiedyś, serial Kosmos 1999, i tam były takie no komunikatory, prawda, gdzie malutki ekranik, wyświetlał się rozmówca, można było z nim rozmawiać. No to jest to, co mamy dzisiaj w komunikatorach internetowych. Tak? Tylko 20 kilka lat różnicy i zobaczmy, jak dużo przez te kilkanaście lat zmieniło się nasze otoczenie. Jakie nowe urządzenia, nowe telefony. Nawet jak zwróćmy uwagę na telefon, który dzisiaj mamy. Nowe modele wychodzą co roku, coś nowego, z nowymi funkcjami, możliwościami. No, pamiętamy te stare Nokia klasyczne, niezniszczalne. To już teraz jest ogromna historia, prawda? A to tylko kilka lat temu było. No, dzisiaj te telefony nasze mają aparaty fotograficzne lepsze niż, robiące lepsze zdjęcia niż niejedna lustrzanka nawet, więc ten postęp idzie w jakimś takim kierunku i ja się zastanawiam, czy to potencjalnie może być groźne, bo jeżeli
zaczniemy się komunikować z otoczeniem i między sobą za pomocą myśli, tego chipu w cudzysłowie, gdzieś tam wszczepionego w nasz organizm, to przestaniemy ze sobą rozmawiać. Tak, tutaj zawsze było, od zawsze było tak, że nowe technologie budziły zarówno jakieś emocje pozytywne, za którymi szły nowe możliwości, ale również zagrożenia, w zależności od tego, do czego były używane, jak, kto do tego dopuścił. Jest przecież kwestia kontroli różnego rodzaju telefonów, chociażby w tym przypadku, jak je używać, do jakich celów, bo oczywiście każde narzędzie, każdą technologię można użyć do celów, które nam służą, ale i zagrażają. Tutaj to jest coś nieuniknionego i z tym zawsze będziemy walczyć, ale trzeba walczyć. My rozmawiamy tutaj na dość dużym poziomie ogólności, takiego trochę gdybania. Natomiast to jest to, nad czym pracujecie na Politechnice Warszawskiej. Tak, to wszystko, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, te nowe technologie, ich by nie było bez takiego fundamentu, którym są nowe materiały. Nowe materiały, których część nazywana jest półprzewodnikami. To są materiały, które mamy właśnie w telefonach komórkowych. Dzięki temu istnieje radio, dzięki temu mamy samochody i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co nas otacza, zawiera w sobie ten podstawowy materiał, który nazwałem przed chwilą półprzewodnikiem. I o tym jest ta historia, o tym jest nad czym pracujemy aktualnie i co chcemy ulepszać. Właściwie naszą motywacją tutaj jest zarówno odpowiedź na te wyzwania przyszłości, prawda, na to, żebyśmy chcieli mieć lepsze urządzenia funkcjonalne, ale też bardziej przyziemne potrzeby czy nasze ambicje naukowe, ale również ekonomiczne, bo to też wszystkie elementy składają się na to, nad czym pracujemy. Takim przełomowym chyba momentem w historii było opatentowanie układu scalonego. Dziś te układy są już bardzo malutkie. Czy mogą być jeszcze mniejsze? Myślę, że odpowiedź jest jednoznaczna: tak. Mogą i właśnie nad tym pracujemy. Pracujemy właśnie nad materiałami, które używane są do konstrukcji właśnie takich układów scalonych, które i te materiały, nad którymi pracujemy, mają pewną granicę. Mają jakąś grubość, jakieś wymiary. Mhm. Najcieńsze, co możemy stworzyć, jeśli chodzi o taki materiał, to jest materiał o grubości pojedynczych atomów. Dwóch atomów, nawet jednego, w zależności od materiału. Możemy zejść aż tak nisko, to jest niewyobrażalne, ale nad tym pracujemy i nie tylko my, naukowcy, nad tym pracujemy na Politechnice Warszawskiej. Pracują nad tym duże koncerny technologiczne, takie jak Intel czy inne. I to też jest ciekawa dla nas motywacja, inspiracja, pokazująca, że to jest ten kierunek, w którym powinniśmy badać, rozwijać się, bo tam jest potrzeba i społeczeństwa, i rynku, i nowe możliwości rozwoju urządzeń właśnie, układów scalonych, które nam są wszędzie potrzebne i coraz bardziej będą potrzebne.